Superbohater Henio i jego siostra, fantastyczna Fiona, znów mają za zadanie uratować świat, ale zanim wyruszą na kolejną akcję, muszą rozwiesić i wysuszyć swoje kostiumy. Przeszkadzać im będzie doktor Chmura, który przy pomocy swojej maszyny może zesłać deszcz, by pranie nie zdążyło wyschnąć na czas. Wyjmijcie wszystkie elementy z pudełka i rozłóżcie na stole. Przetasujcie karty i ułóżcie z nich zakryty stos. Za każdym razem, gdy wypadnie tura nowego gracza, musi on położyć przed sobą dęko pudełka, klamerki, ubrania do wywieszenia i stos kart. Gracz po jego lewej stronie, jako doktor Chmura, otrzymuje wszystkie 6 kostek. Gracz, który jako ostatni wieszał pranie, rozpoczyna grę poprzez odwrócenie karty z wierzchu stosu. W tym czasie doktor Chmura zaczyna rzucać wszystkimi kostkami. Jako superbohater starasz się jak najszybciej odnaleźć rzeczy określone na karcie i powiesić każdą z nich przy pomocy pojedynczej klamerki na krawędzi pudełka. Gdy tylko to zrobisz, odwróć kolejną kartę i wyjść widoczne na niej rzeczy. Jeżeli któraś rzecz z karty wisi już na lince, nie musisz jej wieszać ponownie. Nieaktywny gracz może Ci pomagać w odkrywaniu kolejnych kart. Doktor Chmura przez cały ten czas stara się wyrzucić na kościach symbole deszczu. Te z chmurkami można odłożyć na bok i przerzucać pozostałe do skutku. Gdy wszystkie 6 kości wskaże deszcz, doktor Chmura krzyczy stop, a superbohater przerywa wtedy wywieszanie prania. Sprawdźcie razem, czy wszystkie rzeczy z odkrytych kart zostały powieszone. Każda zaliczona karta to punkt na koniec gry. Karty, które nie zostały zaliczone, należy ułożyć na spodzie stosiku. Na koniec rundy odczepcie wszystkie ubrania i przygotujcie grę do następnej tury. Superbohaterem zostaje kolejny z graczy, a siedząca po jego lewej stronie osoba wciela się w doktora Chmurę. Gdy superbohater odkryje tę kartę, musi zakrzyknąć parasol. Od teraz deszcz nie robi praniu żadnej szkody, więc doktor Chmura stara się przeszkodzić inaczej. Próbuje wyrzucić 6 symboli wiatru. Gdy mu się to uda, krzyczy wiatr, na co superbohater musi zaprzestać wieszać pranie. Podliczcie punkty jak przy deszczu, a kartę parasola odrzućcie na bok. Jest warta 0 punktów i nie bierze udziału w dalszej grze. Gdy superbohater odkryje taką kartę, musi krzyknąć suszarka. Teraz powinien szybko odpiąć z linki wszystkie wywieszone rzeczy i położyć je na suszarce. Gdy mu się to uda, odkrywa kolejne karty tak jak wcześniej, ale w dalszym ciągu odkłada je na suszarkę. Doktor Chmura w tym czasie stara się wyrzucić 6 symboli błyskawicy, by trafić suszarkę piorunem. Gdy mu się to uda, krzyczy błyskawica, a superbohater natychmiast kończy układać pranie. Podliczcie punkty jak przy deszczu, a kartę suszarki odrzućcie na bok. Jeżeli zdarzy się, że po wyciągnięciu karty parasola lub suszarki od razu odkryjecie taką samą kartę, odłóżcie ją na bok, nie będzie ona brana pod uwagę. Gra kończy się wtedy, gdy wyczerpie się stosik kart. Wygrywa ten z Was, kto zdobył najwięcej kart. W opcjonalnym wariancie możecie także zakończyć rozrywkę wtedy, gdy superbohater w swojej turze rozwiesi wszystkie 15 ubrań. Wygrywa on natychmiast całą grę.